rana, a... Niech pan nie akceptuje takich rzeczy. Bo to jest kamara. Bo nie będziemy przychodzić wszyscy, bo jest bardzo dla nas święty sami. No jak pod atrakcję sesji siedzimy tu od rana i nagle się zmieniało, że trzeba pan... Przez sesję. Do myśli laptopa. Ja też będę tak prezentował na następnej sesji, żeby dowieść mi w połowie sesji laptopa. Od Warszawy. Od Warszawy. Bo to na paliwo. Ja też z drugiego końca Polski... To musi pani zamiast dowieść, żeby zdążyli dowieść. Nie no, że panie przewodniczący, jeżeli można. Przecież po to każdy człowiek ma prawo chorować, proszę państwa. Szanowni państwo, panie przewodniczący, głównie to skieruję, co powiem do pani. My przecież nawet nie mamy pewności, że tu obecny kierownik przekazał ten sprzęt do głosowania panu radnemu. I to jest sednem sprawy. Nie wiemy tego. On może powiedzieć, bo takie ma wyobrażenie o tym, że to by było ok względem pana wójta, że przyznam się, że mam. Nie ma materiałów, nie mam pewności, że mam materiałów. Założył pan może te uchwały, które dziś dostaliśmy jako uchwały budżetowe? Nie. Czyli nie ma materiałów, czy nie może rozmawiać? Nie ma, a czy mamy pewność, że ma materiały, które otrzymaliśmy jako radni do sesji? Nie ma. Czy powiedział, że nie ma, tak? No nie ma. To w ogóle nie mamy podstaw do tego, żeby mandat radnego, nawet podstaw do tego, żeby sądzić, że mandat radnego będzie realizowany zgodnie z dokumentacją. Szanuję pana Szczęsnego za to, że robi wszystko, żeby uczestniczyć, żeby spełnić swój obowiązek społeczny względem swojego obowiązku. Ale on też musi mieć świadomość, że powinien spełnić podstawowe warunki. Dysponować i zapoznać się z materiałem, mieć możliwość wysłuchania tego, co mają inni do rozmowy. Dziś będziemy rozmawiać i debatować, debata w sprawie WOP-u. W sprawie raportu gminy. Debata, w słowie debata zawiera się dyskusja. Jak on chce słyszeć tę dyskusję? Jak on będzie mógł podjąć decyzję? Nieważne jaka ona będzie, tak jak cytuję sobie radnego Licka. Jeśli pan nie myśli na to, że się pan zostanie. Ale jeżeli właśnie, kiedyś ta kadencja miała uchylona uchwałę tylko dlatego, że nie było dyskusji. Jeżeli teraz w tej dyskusji z przyczyn technicznych, które nie miała pani możliwości zadbać. Bo nawet nie upoważniła pani wiceprzewodniczącego do tego, żeby w pani imieniu podejmowała jakiekolwiek decyzje w dniu dzisiejszym. Zgodnie ze statutem, poczekaj pana swoją kolej. Zgodnie ze statutem w dniu prowadzenia sesji pani jest najważniejszą osobą w urzędzie. To pani wydaje dyspozycję. Współczuję też, bo to pani będzie podejmować decyzję, co zrobić dalej. Ale w mojej ocenie, dla szacunku samej instytucji Rady, dla szacunku dla radnego Szczęsnego, nie możemy kłaść na niego tak dużego ciężaru psychicznego, jeszcze wiedząc o tym, że człowiek w danej chwili przebywa w szpitalu z poważnym schorzeniem serca. Przecież powiesz, że nie EKG. I lekarz mu zabronił się denerwować, opuszczać szpital. A my teraz chcemy, żeby głosował, denerwował się, słuchał tego. Pani przewodnicząca! Nikt tego z panią nie autoryzował. Decyzje dzieją się poza plecami rady, podejmowane przez pana wójta. Do tego jeszcze mamy błędy w dokumentach. Tak jest. Pan kierownik jedzie, przeproponuje prawie 30 km, po to, żeby pojechać do Iłży. Komu on przekazał ten tablet? Nie ma jednego zdania, tak jak pani powiedziała, spisanego na chusteczce. Przekazałem tablet w dniu tym i tym radnemu Szczęsnemu. Widział się pan w ogóle z nim? Owszem, mówiłem już, że przekazałem panu Szczęsnemu tablet. To własny pan przekazał. Oczywiście. I tak to panie pana puścili w szpitalu w okresie tygodnia? Nie wchodziłem do szpitala. On wierzył. Czy w jakiej izbie przyjęć? Jest na izbie przyjęć nadal, czyli sytuacja jest poważna. W drzwiach izby przyjęć. Zszedł z oddziału na izbę przyjęć. Nie mamy dokumentów, żadnych dokumentów potwierdzających, że czynność udostępnienia sprzętu do głosowania została przeprowadzona prawidłowo i właściwą osobę z posiadaniem tego sprzętu. Jeżeli każdy z nas ma indywidualny login i hasło do zalogowania się na sprzęcie, on nie potrzebuje tego tabletu de facto, żeby głosować. Może ze smartfona. Może ze smartfona, to ma wizję czegoś. To ograniczenie sprzętowe, do którego się odnosimy, że te tablety nie mają głośników, powoduje to, że on nie będzie słyszał, co się dzieje. No i tak ma być. Nie mają tabletu głośników, mają głośniki. Mają głośniki, jakąś tam można
jest dźwięk, że... Ostrożnie. Dźwięk jakiś jest, tak? No, jest dźwięk. Tylko system ten poszerzenia nie obsługuje, tak? Słucham? Tylko system poszerzenia nie obsługuje. Nie, wszystkie laptopy, tutaj wszystkie tablety, które mają Państwo radni przed sobą, są wyciszone, no ze względu na to, żeby nie pikały za jakieś tam parę, jakieś przypomnienie, czy jakaś informacja, tak? Ale można podgłosić i wyłączyć. Mam propozycję. Od początku apeluję o to, żeby Rada stanowiła organ, który dysponuje jakąś powagą. I pomijając już to, jak czasami wyglądają nasze dyskusje, cytując tutaj pana, który był podczas rozpatrywania skargi na pana Wójta, który stwierdził, że też czegoś nie rozumie, co się tutaj dzieje, to my sami jesteśmy prowodorami do tego, żeby powodować, że ludzie będą o nas myśleć jak o kimś, kto tak naprawdę tam się znalazł przez przypadek. Przez przypadek, bo kilka osób nieświadomie być może zagłosowało za jednym czy za drugim radnym. I tak się złożyło, że akurat dysponował największym liczbą głosów. A tak naprawdę nie powinny go być tutaj. Bo nie dysponuje żadną odpowiedzialnością, taką nawet cywilną. Wiecie Państwo, o czym mówię? Co to jest odpowiedzialność cywilna każdego z nas? No właśnie, dziękuję. Pan przewodniczący. Czy ja podjąłem decyzję, że stwierdziłem, że pan Szczęsny będzie brał udział w obradach? Nie. Pan Szczęsny do mnie zadzwonił, poinformowałem o tym panią przewodniczącą, potem wykonałem telefon do radnego Szczęsnego, który osobiście poinformował panią przewodniczącą, że będzie chce brać udział w sesji, więc dlaczego pan kłamie, że ja podjąłem jakąś decyzję, że będzie przypadek? Widziałem, że podjął pan decyzję. Tak i było. Nie został pan uważany do tego, żeby... Ale ja nie... Kontekst rozumie, Karol, kontekst to każdy może zrozumieć tak, jak sobie będzie chciał. Jeżeli zaczynasz wypowiedź, mam pytanie, dlaczego pan kłamie, to od razu nie muszę mieć upoważnienia, żeby odebrać telefon od Kazimierza Szczęsnego i przekazać po poradzie gminiarskiej informację, że radny chce brać udział w sesji. Kłamiesz. Karol, kłamiesz, bo to nie, bo to ty dopiero zadzwoniłeś. Kazimierz Szczęsny zadzwonił do mnie pierwszy, ja potem odzwaniałem do niego. Proszę o spokój. I proszę cię uprzejmie. Nie mamy się tutaj co szarpać. Kłamie straszne. Myślę, że 30 minut damy radnemu Szczęsnemu, żebyśmy mogli poprzeć dzieci i będzie to opuszczone do głosowania. Mam nadzieję, że sobie to jakoś zobaczymy. Proszę o spokój. Pani przewodnicząca, zobacz. Panie radny, chwileczkę. Ja zarządzam 10-minutową przerwę. Skonsultuję się z... Przecież ona rzeczywiście w tej sprawie.